Mikrofon działa, tak. No, bardzo piękne spotkanie, oczywiście. Sukcesów, sukcesów, wiele, wiele. Ale też mnóstwo przechwał, kurczę, trzeba trochę powiedzieć, tak. Marszałek Struzik powołał się na Jana Pawła II i mi się przypomniała melodia Balcie łąki umajone. To jest jedna sprawa, tak? Drugie to bym poruszył, załóżmy na uwadze strefę naszą przemysłową. No i oczywiście pochwały, ile to my wykorzystujemy, oczywiście środków unijnych. Tylko jakie my wykorzystujemy? I proszę Boże, nie mam na uwadze jakiegoś minusu dawać staroście. Oczywiście starosta jest organem wykonawczym, a organem, że tak powiem, uchwałodawczym jest Rada Powiatu. I tu wiele po prostu jest środków, nieważne ile się wykorzystuje, jak jeżeli wykorzystuje. Tak. Kolega, o Jezu, zapomniałem, nie Pruszyński, Zgorzelski, tak. Mówił o uchyleniu podatku dla emerytów. A może byśmy tak pomyśleli, żeby przywrócić rozliczenia, naliczania emerytur z lat, co Wałęsa zabrał ludziom 30%. I niech byśmy byli obywatelami pełnowartościowymi, byśmy mieli wyższe emerytury, byśmy płacili podatki. Tak. Jeszcze teraz nawiążę do kolegi Struzika. Tu te pochwały, załóżmy, ile tych pieniędzy wykorzystujemy, tych unijnych. Kolega Struzik bywał nie tylko w Czasnieszu, bywał przykładowo, tak jak ja znam Żyrardów, czy Działdowo znam Ławę. Czy w takim rupieciu przyjęli pana Struzika, kolegę Struzika? W takim rupieciu, który nie był ani remontowany, takiego obrazka w powiecie nigdzie się nie spotka. Przy samym wejściu schody są jakieś tam połatane, nie wiadomo czym. Drugie drzwi są podpierane kamieniem, takim bornym kamieniem, nie daj Boże jakieś tam rozruchy, to mógłby kogoś zabić nawet, tak. Dziękuję, to tyle byłoby z mojej strony. Także oczywiście, no nie ma, nie możemy, ja nie mówię, że sami minusy są, absolutnie. Tylko do tych pochwał trzeba trochę na uwadze mieć jeszcze, to samo dotyczy i Urzędu Miasta, sam burmistrz też nie rządzi. Ta golizna mi się nie podoba, zawsze oczywiście mi, może komu się podoba ten rynek, taki ogłocony. Mi się nie podoba. Te samochody z tego rynku tym ludziom należy też wyprowadzić, to że oni w komorze gazowej mieszkają, ci mieszkańcy przy rynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu Jakubowi.